bójczysz, masz, zabójczy masz ten klakson. Nie ma się do... Witamy bardzo serdecznie Grzegorz Mądry. Grzegorzu, skąd pomysł, skąd ciężarówka? Skąd się to wszystko wzięło? No witam wszystkich. Pomysł jest taki, można powiedzieć, powstał spontanicznie. Będąc na jednych z pokazów, zobaczymy właśnie takie auto podobne i postanowiłem, no co, nie zrobimy. A to, że my jesteśmy warsztatem, który naprawia auta ciężarowe i zajmujemy się typowo autami marki Renault, to pomysł na zbudowanie czegoś, dlatego nie było dla nas może jakimś to mocnym wyzwaniem coś zrobienie takiego. Bazowo było to Renault, o jakich parametrach, jaki to był model? To było Renault Premium DXi. Auto pochodzi spod tak zwanej, baza auta podchodzi spod tak zwanej lawety Lory, która ciąga samochody osobowe. Seryjne auto było 440-konne, przerobiliśmy go na auto 650 koni, momentu 2700. Z takich ciekawostek tam przyspieszenie 9 sekund do setki, prędkość maksymalna 160. Jaka waga tego wyjątkowego pojazdu, bo to nie jest lekkie jak piórko. No nie, no nie. Autko waży w granicach 5,5 tony. Myśleliśmy, że zrobimy troszkę, jak go odciążymy, będzie to... Chciałem tak, żeby zejść poniżej 5 ton, no ale się niestety nie udało. Auto swobodnie radzi sobie z poślizgami, swobodnie radzi sobie z zakrętami? Tak, dokładnie. Tylko że tutaj jest, no niestety, auta masa jest taka, jaka jest. Nie jest to auto osobowe, które tam waży około tony. Tu podstawowa zasada w tym jazdy ciężarówką, takim driftowozem, jest cały czas dohamowanie przednimi hamulcami. Cały czas przód musi być dohamowany, no bo niestety, masa robi swoje i trzeba to właśnie dohamowywać w ten sposób. Czyli pracujesz stopami jak ultrazawodowy rajdowiec, przykładowo Walter, czyli cały czas dwie nogi pracują non-stop. Dokładnie tak, no lewa noga cały czas na hamulcu, prawa gaz, a lewa tak samo i do strzegła służy. No to co, jakby moglibyśmy długo rozmawiać, ale chcemy zrobić to, co najbardziej cieszy publiczność. Grzegorz Mądry, pokaz wyjątkowy ciężarówką Renault. Wielkie brawa! Jeżeli chcecie, wyciągajcie telefony komórkowe, ale lepiej nasycić wzrok. W internecie będzie mnóstwo filmików z tego pokazu, czy też z innych pokazów Grzegorza Mądrego. Grzegorz wspomniał o tym, że ma do dokończenia opony. Może zobaczymy zatem coś bardzo efektownego. Wczoraj trochę driftowania, dzisiaj również trochę opalania. Dzień dobry, Filipie. No i jestem. Grzegorz Mądry, Madrex. To w sumie fajna sprawa prowadzić serwis i zbudować taki samochód, który potwierdza jakość serwisu, potwierdza umiejętność pracujących tam mechaników. Ja zamieniam się w to czym zajmujecie, zajmuję się tym, czym się wy zajmiecie za chwileczkę, po prostu zamieniam się w ciszę i oglądam. Oczywiście ten dymek na początku, no, nikt nie mówił, że drift jest ekologiczny, więc... To auto naprawdę driftuje, ono nie jedzie na wprost. No dobrze, teraz wyspinował, ale to się zdarza każdemu. Więc to naprawdę jest pokaz driftu. Myślałem, że będzie więcej jazdy na wprost. To oczywiście efektowne rozgrzewanie opon. Duży kąt. Proszę bardzo, wyprowadził przekładka. No i wyspinował. Ale pamiętajmy, tego miejsca tutaj jest naprawdę niewiele. Tego miejsca jest odpowiednio dużo dla samochodów. Dla ciężarówki niekoniecznie. Ładnie utrzymuje kąt. Przekładka i do 360. Szeroko. Bez spina. Ładnie utrzymuje na auto. Jedzie nowym kątem. Samochodów nieco bardziej cywilnych. Niebo
niewyobrażalne siły muszą tam działać. Ponad 5 ton masy własnej, 2500 uwolnionych budynków. Odsunięcie stąd, 650 ton. To ten moment obrotowy robi kolosalne wrażenie. Zaszadzić się można. Bardzo przepraszamy ekologów za to, co się dzieje, ale widowisko jest również potrzebne. Ludzie łakną chleba i igrzysk. To nasza współczesna wersja igrzysk. Trzeba sprawdzić opony, czy są całe. Niczym się nie było. W sumie nie zadałem pytania, ile to pali. Jest jeszcze? Jest ok. Grzegorz pokazuje kciuk do góry. Jeszcze będzie driftowanie, jeszcze będzie dalszy ciąg prezentacji tego wyjątkowego pojazdu. Natomiast po zapachu możecie rozpoznać, że mieszanka opon do ciężarówki jest zupełnie inna niż mieszanka opon wykorzystywanych w samochodach tych nieco bardziej, mówię, cywilnych driftowozach. Ależ tutaj siły działają niesamowite. Grzegorz Mądry, dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, fantastyczny pokaz.